Cześć Wam. Zaczynam nagrywanie filmu z uśmiechem na twarzy, raczej z uśmiechem nie skończę, a może zobaczymy. Film będzie trudny dla mnie do nagrania, to wiem na pewno. Jest dedykowany do osób, które mają poważne zaburzenia odżywiania. Mam na myśli anoreksję, osoby, które albo się z tym borykają, albo mają to za sobą i tym gratuluję. Pozostałe osoby myślę, że tym filmem nie powinny być zainteresowane. A osoby, które są zainteresowane właśnie z tych swoich bardzo indywidualnych powodów, zapraszam już za chwilę po czołówce. Ciężko zacząć, naprawdę ciężko zacząć, bo tak się dziwnie składa, że ja jako osoba, która potrafi nie jeść 40 dni, dziwnym trafem stałem się w wielu przypadkach autorytetem, to jest nadużycie pewnie tego słowa, ale nie sobie wybieram, to ludzie tak do mnie piszą, w kontekście właśnie wychodzenia z anoreksji. Kiedyś tam powiedziałem, że prowadziłem takie osoby i nastoletnie, i dojrzałe, i faktycznie tak było, też mam, no żyłem też z taką osobą, nawet nagraliśmy dwa filmy razem i myślałem, że będziemy troszeczkę, że jej recovery będzie polegało między innymi na tym, że będzie w stanie trochę oddać siebie do kamery i tym samym pomóc sobie, dzieląc się tymi swoimi przeżyciami i być może pomagając innym osobom. Na szczęście te filmy nie znalazły się nigdy na kanale. Dzisiaj widzę, że tak było dobrze dla mnie, a przede wszystkim chyba dla tej osoby. Więc jakieś doświadczenie mam, ale absolutnie nie jest to doświadczenie w stylu terapeutycznym. Czyli choć pomagałem takim osobom, absolutnie, ale to absolutnie nie mogę się uznać za eksperta, za kogoś, kto ma wiedzę na ten temat ogromną i tym bardziej nie autorytet, tak jak niektórzy z Was, którzy jeśli macie te problemy, mnie honorujecie. To jest strasznie na wyrost. Zawsze tak się składa, że ja jem bardzo dużo. I tylko okresowo nie jem, więc faktycznie jestem niezadowolony z tego, jak wygląda moje ciało w okresie postu, bo trochę za ciężko pracuję na nie, kiedy nie poszczę. Ale fakt, że potrafię tyle dni nie jeść i zachwalam pewne stany psychiczne i fizyczne z tym związane, choć nie tylko zachwalam, dla kilku osób, wcale nie takiej małej grupy, jak się okazuje, stał się powodem do tego, żeby szukać we mnie zrozumienia do niejedzenia. I zwracają się do mnie osoby, które już dawno przekroczyły swój borderline, już naprawdę są daleko za horyzontem, do którego w ogóle nie powinny się zbliżać. I dalej zwracają się do mnie z prośbą o pomoc, czasami rzekomo w próbie tego, jak mają z tego wyjść. A później się okazuje, że na przykład mówią, ale chciałyby jeszcze najpierw zrobić post. I to jest paraliż dla mnie, więc tutaj mamy od razu wielki konflikt interesów i od razu mówię, że ten konflikt interesów będzie, ponieważ ja natychmiast się z tego wycofuję i pokazywałem Wam już nieraz, że osoby, które się z taką właśnie prośbą o pomoc do mnie zwracały, natychmiast się wycofywałem stanowczo, wręcz być może dla niektórych to było chamsko i że je obrażam, nie taka była moja intencja, natomiast no, nie chciałem dać się w to wrobić. I tak jest do dzisiaj, że co chwilę, co jakiś czas, nie tak co chwilę to przesadzam, ale raz na jakiś czas dostaję jedno, dwa zapytania od osób, które chciałyby, żeby im w tym pomóc, wyjść z tej choroby. Ja od razu mówię, że nie jestem właściwą osobą do pomocy, że polecam dobrego psychoterapeutę, po czym się dowiaduję, że takich w zasadzie w Polsce bardzo trudno uświadczyć, a terapie są potwornie drogie i ja się zawsze z tego wycofywałem. I pomyślałem sobie, że no na pewno nie jestem autorytetem. Często jest tak, że kiedy ktoś mówi, że ale ty nie jesz coś tam, to ja zdając się na mój rzekomy autorytet u tej osoby, tak, że to moje zdanie się liczy dla tej osoby, mówię, to ty masz kompletny zakaz robienia postu. W ogóle koniec, kropka, ucinam rozmowę, bo wiem, gdzie postawić granicę. Chyba całkiem nie najgorszy w tym jestem, jeśli chodzi o te sprawy. Może z racji właśnie moich doświadczeń. Ale też po jakimś czasie, tak jak teraz znowu miałem takie zapytania, siedzę i sobie myślę, że czy ja trochę nie spieprzam od problemu, w który życie mnie uwikłało na swój sposób, w którym, w
które mnie postawiło, z którym potrzebowałem sobie radzić i wiem, jak sobie radziłem, przynajmniej w tym wąskim zakresie i czy ja czasami nie za bardzo uciekam od tego, że mogę się pewnymi informacjami z Wami podzielić. W związku z czym, dupa ze mnie nie autorytet, żeby każdy wiedział, na pewno nie zgadzam się na posty osób, które mają tego rodzaju zaburzenia odżywiania, ale być może jestem w stanie przemówić do Was w takim języku, który pomoże Wam zrozumieć Wasze wahania, może ukierunkuje Was na pewne rzeczy, które warto robić, skąd moim zdaniem się to bierze, a wcale nie przewód pokarmowy jest problemem i trudność przyswajania posiłków. Może z czasem, kiedy te kosmki jelitowe, zostawmy to. Tak czy inaczej, bardzo długo od tego uciekałem, a teraz sobie pomyślałem, że Radek, no nie spierniczaj. Może jesteś w stanie jakieś 5 groszy swoje dobre wrzucić. W związku z czym zdecydowałem się założyć grupę dla osób, które faktycznie jej potrzebują. Grupę na Facebooku. Pod filmem znajdziecie link do zamkniętej grupy. I jeżeli ktoś myśli, że to jest grupa, w której będziemy się głaskać, a ja będę mówił, tak, piękne zdjęcie czekolady wrzuciłaś, czy wrzuciłeś, na pewno masz swoje recovery, masz swoje wyjście, odbudowa, tak jak to ma miejsce, że ci ludzie pokazują, jakie to cudowne rzeczy jedli, później co najwyżej wymiotowali tymi rzeczami, albo nigdy ich nie jedli, tylko to jest pewnego rodzaju marzenia, albo wrzucają zdjęcia ze swoimi inspiracjami, ja w tych wszystkich miejscach byłem, prowadziłem osoby z Anglii też, więc wiem, jak to angielskie środowisko wygląda. I na grupie motylki sobie parę razy popatrzyłem, jak to wygląda, żeby zobaczyć, jak to wszystko jeść, z czym jeść i jak można pomóc. I widziałem, jak bardzo moje stanowisko się nie podobało osobom, które miały tego rodzaju chorobę. Więc jeżeli chcecie dołączyć do tej grupy, bo macie lub mieliście problem z tego rodzaju zaburzeniami, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Pod filmem, tak jak mówię, jest link do tego, po to, żebyśmy stworzyli być może pełną grupę. I tutaj liczę na to, że może z czasem uda nam się jakiegoś fajnego eksperta uzyskać dla tej grupy. Kogoś, kto będzie taką tą część wsparciową dawał fajnie. Ja mogę pewne wątpliwości merytoryczne rozwiewać i wdawać się w pewne dyskusje, proponować pewne rozwiązania. No jak z wszystkimi rzeczami w życiu, każdy bierze z tego tyle, co chce, a może to być zupełnie nic. Więc zapraszam do tej grupy te osoby. Jeżeli udało Ci się z tym przezwyciężyć, z tym wygrać, Twoje doświadczenie jest bardzo ważne. Jeżeli ciągle się z tym borykasz, to może wspólnie uda nam się coś z tym zrobić. Wspólnie nie mówię ja, Ty, tylko my. No niestety wiadomo, że z racji ograniczeń wiekowych to jest grupa dla osób 18+. Pracowałem z osobami 15-16-letnimi, ale zawsze to były terapie, na które przychodzili rodzice, a później jeszcze bardzo często wysyłałem to do psychoterapeuty, który był być może specjalistą od spraw rodziny, bo miałem i taką panią doktor, jedną i drugą, więc były takie sytuacje, w których współpracowałem właśnie z psychoterapeutami, ale tutaj chciałbym, żebyśmy się spotkali być może na tej grupie i może uda nam się coś wspólnie mądrego zrobić. Jeżeli myślicie, że będę tam w jakiś sposób bardzo pobłażliwy, bo ja zrozumiem to, że niejedzenie jest fajnym stanem i że Ty też to wiesz i ja mam się z tym, w tym z Tobą zintegrować, to tego gwarantuję, że nie będzie. Możecie być na mnie zdenerwowani. Tam może równie nikt nie przystąpić. Ja nie wiem, jaka będzie historia tej grupy. Może ja tego nie wytrzymam. To jest tylko... Jakby staram się w życiu nie spieprzać przed problemami, a zbyt często to do mnie wraca, żebym nie spróbował z tym coś zrobić. Bo gdyby to wróciło raz czy dwa, ja bym sobie tym głowy nie zawracał. Ale to do mnie wraca i mam wrażenie, że gdzieś mógłbym coś powiedzieć, ale za często od tego uciekam. Więc nie będzie pobłażliwości takiej, że ja podzielam Wasze inspiracje albo oglądam bezrefleksyjnie zdjęcia tego, co rzekomo było jedzone, a później się okazuje, że ktoś lądował w szpitalu, bo takie historie też widziałem. Także moi drodzy, jak widzicie, motam się w myślach, kiedy nagrywam ten film, bo chciałbym być dobrze zrozumiany i żeby to, co powiedziałem, zostało zrozumiane tak, jak chciałbym, żeby było zrozumiane. Jeżeli szukasz pomocy, bo naprawdę chcesz jakoś z tego wyjść, bo nie wiem, dojrzało się do tego, to super, to może spróbujmy, może coś z tego będzie, może kompletnie nic. Może kompletnie nic. Może za chwilę ta grupa nigdy się nie zawiąże, albo za chwilę zdechnie. A może uda nam się zrobić coś fajnego. Także
Zobaczmy, ja nie spierniczam, a i może wy jesteście w stanie stanąć do boju o swoje zdrowie, o swoje życie i szczęście? Chyba bym zaczął od szczęścia. No dobra, to nie był łatwy film. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, hej, hej.